No, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj będziemy się malować i testować w teście całodniowym. Taratata, słuchajcie, marka Stars from the Stars wypuściła Covering BB Cream, który jest wypuszczony, słuchajcie, w 6 odcieniach i jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, jak wiecie albo i nie wiecie, dzisiaj nawet tematycznie jestem zmaczowana, to nie jest specjalnie, słuchajcie, naprawdę. Ostatnio podkład z Stars from the Stars musiałam do niego robić drugie podejście, bo coś mi nie zagrało do końca, tak jakbym tego chciała. I dzisiaj tak naprawdę przetestujemy sobie nowości Stars from the Stars. Mam tutaj też coś takiego jak Stars Eyeshadow i mamy tutaj też takie cienie, które widzieliśmy też w Mojrze, widzieliśmy też w innych markach, ale jestem ich bardzo ciekawa, pokażę Wam wszystkie swatche. Jak również marka Stars wypuściła Moonkissed Baked Eyeshadow, czyli teraz wszyscy robimy takie wypiekane, diamentowe cienie i dzisiaj też je sprawdzę. A dodatkowo ja dla Was już robiłam rolkę, która jest u mnie na Instagramie, jest też film na TikToku z kolekcją Wedla razem ze Stars from the Stars i dostałam, słuchajcie, też uzupełnienie kolekcji tych prasowanych rzeczy, bo ich nie dostałam. No i dzisiaj troszeczkę poopowiadam Wam moje spostrzeżenia na temat tych produktów, jak również przetestujemy sobie, tak jak powiedziałam, w teście całodniowym ten BB krem, za chwilę też pokażę Wam wszystkie odcienie tych produktów, jak one wyglądają, więc zapraszam Was serdecznie na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ta tematyka Was zainteresuje, a raczej Was zainteresuje, ponieważ bardzo dużo pytań było, czy zrobię tutaj dodatkowy film z Wedlem. Więc niektóre rzeczy to będzie test pierwsze wrażenie, niektóre, że tak powiem, będzie test nie pierwsze wrażenie. Mam nadzieję, że będziecie dzisiaj się świetnie bawić razem ze mną. Zapraszam Was i przyciągam Was bliżej. Słuchajcie, jeśli chodzi o BB krem, zaraz Wam pokażę te wszystkie odcienie, to ja pierwszy raz czytam razem z Wami. W ogóle on kosztuje bardzo dobre pieniądze, 29,90. Mineralny krem BB Safe Space z SPF-em 50, więc już wiem, że muszę omijać okolice oka. Ja mam taką przypadłość, że niestety nie mogę za blisko, tu gdzieś jest granica nakładania mojego SPF-a, ze względu na to, że wiem, że po prostu będzie mi łzawić później oko, albo jedno, albo drugie. Albo dobra, ale dobra, no nie wyrokujmy. BB Safe Space SPF 50 z niacynamidem to doskonała ochrona nie tylko przed szkodliwym działaniem promieniowania UV, ale też przed wolnymi rodnikami. Krem ma średnie, możliwe do budowania krycie i naturalne wykończenie. Pięknie wyrównuje kolory cery, tuszuje niedoskonałości oraz optycznie ją wygładza i nieziemsko pachnie latem. Ciekawa jestem. Uwaga, formuła oparta jest wyłącznie na filtrach i pigmentach mineralnych. Doskonale adaptują się one do skóry, ale ze względu na duże powinowactwo do pochłaniania sebum mogą powodować ciemnienie produktu po aplikacji. Stopień zmiany koloru zależny jest od rodzaju cery, jest zjawiskiem całkowicie normalnym. No z tym się zgadzam tak naprawdę, bo to jak podkład ciemnieje na naszej skórze, zawsze to powtarzam, czy podkład ciemnieje, to w dużej mierze można powiedzieć, no tak, u mnie ciemnieje, ale u Ciebie może nie ciemnieć. Więc na wszystkich mieszanych i tłustych cerach podkłady ciemnieją zdecydowanie bardziej. Dobra, słuchajcie, ja się zabieram za prezentację kolorów, oczywiście Wam tutaj. Ja oczywiście, no jakby nie mogłam się powstrzymać, wczoraj musiałam sobie usunąć dwie zmiany na mojej twarzy i teraz jestem taka, ale dobrze, dobrze. Przynajmniej zobaczymy, jakie to ma krycie. Dobra, wracam do Was z odcieniami, zobaczmy, jak one wyglądają. No dobra, wracam do Was i od tej strony mamy 1, 2, 3, 4, 5 i 6. I tak to wygląda. I faktycznie one ciemnieją. Przy nakładaniu są dużo jaśniejsze. Na chwilę obecną jest to taki 1 stopień, 2 stopnie, przynajmniej na mojej cerze. Zastanawiałam się bardzo mocno, czy brać szóstkę, ale nie, chyba jednak wezmę piątkę, bo jak je nakładałam, to dawały takie właśnie wrażenie na początku, że one są takie dużo, dużo jaśniejsze, ale piątka zdecydowanie dla mnie będzie najbardziej odpowiednia. Dodatkowo muszę pochwalić i też chwaliłam to w momencie zabawy z tym fioletowym podkładem, bo w fioletowym opakowaniu jeszcze jest, że kolory mi się bardzo podobają,
bo są bardzo neutralne. I nie ma tutaj takiego koloru, który byłby ekstremalnie żółty. Może czwóreczka jest taka właśnie żółta bardziej. Podoba mi się w ogóle jedynka, która jest taka chłodno, w ogóle zobaczcie, co się u mnie dzieje. U mnie w ogóle te wszystkie chłodne odcienie tak dosyć mocno sino wypadają na twarzy. Więc on jest zdecydowanie chłodny. Dwójka w ogóle jest jeszcze bardziej chłodna, ale też jest bardzo neutralna. Trójeczka jest taka, powiedziałabym, idealnie oliwkowa. Czwórka właśnie ma żółte tony. Piątka będzie taka właśnie z domieszką troszeczkę neutralno-żółtych tonów. No ale szóstka to jest zdecydowanie już tutaj bardzo, bardzo ciepła. Tak bym oceniła te kolory. No dobra, ale zanim położymy sobie ten BB krem, wiecie, że ja lubię malować techniką odwróconą. Nie jest to, że tak powiem, jakiś wymóg, bo często też dostaję od Was pytania, czy właściwie jest malować najpierw twarz, potem oko, czy właściwie jest malować najpierw oko, potem twarz. Tak było na odwrót? Tak. A zdecydowanie, słuchajcie, nie ma to najmniejszego znaczenia. Ja lubię zaczynać od oczu, mam wrażenie, że wtedy jakby makijaż oka wygląda czyściej. Nakładam sobie bazę MAC Paint Pot i będę dzisiaj pracować sobie paletką, którą już Wam pokazywałam w social mediach, ale nie tutaj. I uznałam, że fajnie jest ją też pokazać, zaprezentować, bo uważam, że jest bardzo fajna. Ja wiem, że kolekcja z Wedlem jest wytrzepana na stoiskach, ponieważ no, dajecie mi znać, że dosyć, że tak powiem, stała się bardzo popularna, chyba ze względu na zapach. Ja muszę przyznać i też to powiedziałam, że ja nie jestem wielką fanką, jeśli produkty mocno pachną czekoladą, ze względu na to, że czekolada, tak samo jak i w perfumach, tak samo jak i ogólnie w zapachu, nie jest dla mnie atrakcyjnym zapachem, ale każdy ma to, wiecie, swoje. Ja już jestem bardziej karmelowa, waniliowa, takie, wiecie, gurmandy wszelkiego rodzaju, jeśli chodzi o zapachy. Natomiast jeśli chodzi o zapach czekolady, mam tak hate and love. W ogóle cała kolekcja Wedla, twarzą w ogóle kolekcji Wedla jest Klaudia Cukierpuder, którą serdecznie pozdrawiam, mega się cieszę, że dostała właśnie tą szansę. Jak widać, paleta jest przeze mnie już używana. Podoba mi się ta przewaga, że mamy tutaj więcej cieni matowych niż błyszczących, znacie mnie, ale te cienie błyszczące też są przepiękne i one są metaliczne, słuchajcie. I tak to się prezentuje. Ja Wam tutaj oczywiście przyciemnię, żebyście mogli zobaczyć. Tutaj ten miedziany cień jest przepiękny. On opalizuje, słuchajcie, na taki różowy kolor. No i tutaj mamy takie klasyczne, bardziej srebro. No i mamy takie szampańskie, troszeczkę z połyskiem też różowym, złoto. Biorę sobie mleczną czekoladę. W ogóle ona pachnie taką czekoladą. Zobaczcie, jak intensywny jest ten cień. Ja go sobie tutaj wbijam. Następnie jeszcze raz wracam sobie do tego samego cienia. Już pędzelkiem o innym nacisku buduję sobie tutaj taką chmurkę. Teraz sobie biorę właśnie ten waniliowy cień, który nazywa się też wanilia. I teraz na całą tą właśnie moją powiekę ruchomą wleci, słuchajcie, ten przepiękny cień w kolorze takiego miedzianego złota, który opalizuje na różowo. No dobra, teraz wypróbuję sobie produkt, który zrobił na mnie przy otwarciu paczki największe wrażenie, a toż dlatego, że marka Stars from the Stars ma w końcu czarny eyeliner w pędzelku. Moja ulubiona forma, jeśli chodzi o eyeliner. Narysuję sobie dzisiaj kreseczkę. Ultra precyzyjny, idealnie napigmentowany, świetna końcówka do rysowania zewnętrznych kresek.
Tak. Tak. Biorę sobie teraz ten czekoladowy cień z palety. I w dodatku ma winylowe wykończenie. Och, tak. Które lubię. I teraz biorę sobie właśnie ten czekoladowy cień. No dobra, czas na maskary. Ja już sobie testowałam tą maskarę Sexy Flexi i muszę wam powiedzieć, że bardzo fajnie buduje rzęsy, ale dzisiaj chciałabym jeszcze sprawdzić sobie tą 3D efekt Omega Lashes maskara. Ci, co wiedzą, to wiedzą, że ja wśród maskar Stars from the Stars od początku, od kiedy oni tylko powstali, mam swoich ulubieńców. Mhm. Również powstało coś takiego jak Space Base, słuchajcie, 4-in-1 efekt. Jest to niczym inna baza po prostu pod maskarę, taka biaława, która ma nam wybudować te rzęsy. I jak robiłam właśnie sobie test tej Sexy Flexi maskary, no to dałam na jedną stronę właśnie tej bazy, a na drugą stronę nie dałam tej bazy i też tak tutaj uczynię. No i zobaczmy, jak poradzi sobie ta maskara. Ona ma taką dosyć grubą szczotę. Ja już widzę, że ona będzie budować objętość, a niekoniecznie będzie mocno wydłużać. Chociaż muszę wam powiedzieć, że całkiem spoko poradziła sobie z uzyskaniem jakiegokolwiek efektu na moich marnych rzęsach. Ale jestem jeszcze ciekawa, jak ona poradzi sobie bez. No i z tą bazą, słuchajcie, jest lepiej. Zdecydowanie. No dobra, bardziej buduję na objętości moje rzęsy, więc wracam sobie do tej Sexy Flexi. Ona ma już taką, widzicie, końcówkę, która wygląda w ten sposób i nabiera bardzo dużo produktu, więc trzeba sobie tutaj poogarniać. No dobra, chyba jestem gotowa, słuchajcie, do tego, żeby przejść w końcu do BB kremu. Tak jak powiedziałam, wezmę sobie ten 05 odcień. On ma niesamowicie gęstą konsystencję. Wydaje mi się, że będzie to produkt, który będzie bardziej nawilżający. Dobra, biorę sobie teraz niewielką ilość, żeby wam pokazać, jak ta konsystencja jest gęsta i to jest kropka. I to krycie jest potężne. Zobaczymy, jak on będzie pracować z gąbką. Mam tutaj czystą gąbeczkę. I wtłaczamy. Z racji tego, iż jest tutaj SPF, trzymam taką granicę rozsądku, jeśli chodzi o okolice moich oczu, które są ultra wrażliwe na SPF-y. I to zobaczę, jak on się aplikuje bezpośrednio samą gąbką. No nie ukrywam, że przepiękne wykończenie, bo jest bardzo świetliste. Jestem ciekawa, jak będzie z trwałością. Pod oczy nałożę swój ulubiony korektor od Armani Power Fabric. Już mam do niego zaufanie. Kremowy bronzer z kolekcji Vedla, który pachnie mleczną czekoladą. Ja już nie pamiętam, który kolor bardziej mi tutaj pasował. Czy jedynka, czy dwójka. Tak prezentują się kolory. Tu jest jedynka, tu jest dwójka. Oczywiście za chwilę pokażę wam swatche. Tu jest jedyneczka, a tu jest dwójeczka. I wydaje mi się, że ja celowałam w jedyneczkę przy poprzednim materiale. Więc dzisiaj też zaaplikuję sobie odcień numer 1. I potwierdzam, faktycznie pachnie mleczną czekoladą. Bardzo mnie rozbawiła sekcja komentarzy, która pisała, że jestem na diecie i zjadłabym te kosmetyki, a na nich jest wyraźnie napisane, że nie są one do spożycia. To też jest takie zabawne.
Biorę sobie odcień numer 1, który nazywa się kontur. One są bardzo mocno napigmentowane. Ten bronzer daje przepiękne, też takie niematowe, a wręcz powiedziałabym satynowe wykończenie, gdzie one są raczej matowe, ale przepięknie stapiają się ze skórą. Mega mi się one podobają. I teraz przejdziemy sobie do różu kremowego. Ja mam go w 2 odcieniach. Wiem, że jest jeszcze 3 i ubolewam, że go nie mam. Ale no niestety już tak wyprzedane, że się nie da dokupić. Ja mam w odcieniu 01 Harmonia i 03 Rumieniec i brakuje mi 2. Ja dzisiaj sobie zmieszam te 2 odcienie. Też niewielką ilość, ponieważ one są mega mocno napigmentowane. I taki kolor mi powstał. Słuchajcie, ja na to mówię dożywotni róż. Naprawdę, bo niewielka ciup ilość i mamy już naniesiony na twarz. No i puder, który sobie naniosę dzisiaj na moją twarz. Jest to puder sypki z witaminą C, który przepięknie wygląda na twarzy. Dobra, zmieniam narzędzie, biorę sobie puszek i ten sam puder sobie tutaj wprowadzam, by usztywnić ten BB krem. No dobra, jestem happy, bo mogę w końcu przetestować sobie w formie prasowanej puder rozświetlający. Dobra, i mamy kolor jasno-waniliowy i ciemno-waniliowy. I ten ciemno-waniliowy zdecydowanie jest taki złoto, że tak powiem, pomarańczowy. Ten jasno-waniliowy jest taki z delikatną drobinką różu. Tak one wyglądają. No dobra, jestem ultra ciekawa tego pudru. Mam tutaj 2. Nabieram sobie na pędzelek. Rozprowadzam dokładnie w pędzlu. No i jest on dosyć silny, więc myślę, że to bardziej rozświetlacz, przynajmniej w moim przypadku. No przepiękny daje blask. No i mamy 2 formy pudrów do konturowania, bronzerów. Znaczy puder i bronzer, puder, bronzer, puder i bronzer, zestaw do konturowania, który wygląda w ten sposób. Oraz bronzer czekoladowy. Przepięknie pachnie czekoladą, ale jeśli miałabym wybrać jeden zapach, który robi na mnie największe wrażenie w tej całej kolekcji, to jest ten. A dlaczego? Dlatego, że pachnie moim ulubionym ptasim mleczkiem. Ja w ogóle nie jestem słodyczowa, ale ptasie mleczko. Jest jeszcze taka wersja świąteczna, w ogóle cynamonowo, jakaś tam korzenna. Też uwielbiam. A wiecie o tym, że najlepiej smakuje ptasie mleczko włożone do zamrażalnika? Słuchajcie, o tak. On pachnie kawą. Coś pięknego. Tak, to jest zapach, który mogłabym wąchać. Dobra, zdecydowanie lecę z tą kawą. Weźmy sobie ten bronzer. No dobra, przejdziemy sobie teraz, słuchajcie, do prezentacji tych 2 cieni Moonkissed. Jeden w odcieniu 01 Moonlight, drugi 02 Moonglow. I tak one się prezentują. Już Wam pokazuję, jak to się błyszczy. Tutaj mamy 1, a tutaj mamy 2.
Ja chyba użyję w wewnętrznym kąciku tej jedynki. Dobra, przybliżam się do Was. Lecimy. Tego się nie spodziewałam. Wow, jaki mocny. Wow. No wygląda to kosmicznie. Ja się tego nie spodziewałam, że on będzie tak mocno wyglądać na powiekach. I aż mi się zachciało odrobinę, słuchajcie, jeszcze go, tego drugiego odcienia, tego 02. Zobaczyć, czy jeszcze bardziej mogę podbić tutaj ten efekt. No dobra, postanowiłam się poza kamerą troszeczkę wyszykować bardziej. Dodałam jeszcze odrobinę tego właśnie Moon Kissed w odcieniu 01 na dolną powiekę. No niestety, łzawi mi cały czas ten zewnętrzny kącik oka. Nic na to nie poradzimy. Czasami mam po prostu taki dzień, ale mam ochotę jeszcze trochę mocniej nabłyszczyć moją twarz. I w ogóle w kolekcji właśnie wedlowej mamy też żelowy rozświetlacz, który pachnie batonem bajecznym. I on ma dosłownie konsystencję galaretki. Ja go sobie wtłaczam w gąbeczkę. I trochę więcej blasku rzucimy. Odrobinę też... O, damy tu. No po prostu coś pięknego. W kolekcji mamy również nowe konturówki i tu Wam przygotowałam od tej strony 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Najbardziej podoba mi się piątka i jedynka. Obawiam się, że jedynka będzie dla mnie trochę za jasna, dlatego zastanawiam się, czy od razu nie przejść właśnie do tej piątki. Tak wyglądają te kolorki. Żeby nie być gołosłowną, zobaczmy jak jedynka. Słuchajcie. Ona jest mega kremowa i nie jest za jasna. Ej, mega mi się podoba ten kolor. Teraz chwila prawdy. No, muszę Wam powiedzieć, że są zastygające. Test zmywania z łapy. Mokra chusteczka. No, będą trwałe. Dobrze, ja lubię takie. Na usta położę, słuchajcie, ten błyszczyk o smaku coli. Ja go mam w kolorze 02. On jest taki pyszny. Czas jeszcze pokazać Wam te Star Eyeshadow, jak one się prezentują. Tu mamy na przykład jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i piątkę. I tu macie jedynkę, dwójkę, trójkę, czwórkę i piątkę. Błysk z kosmosu. No dobra, jak szaleć to szaleć i chyba dołożę sobie jeszcze tej jedynki, tego srebra. Na pędzelek syntetyczny, delikatnie zwilżony. Jak nazwiecie ten błysk? Błysk z kosmosu. Metal. No dobra, przyznaję, trochę mnie poniosło. Miał być lekki makijaż, a wyszłam z tego interesu skąpana srebrem na powiekach.
No cóż, czasem też tak bywa i trzeba dać sobie upust temu, żeby poczuć się jak gwiazda. No dobra, czas na podsumowanie. Co z tej kolekcji uważam, że jest naprawdę świetne? Na podkład jeszcze troszeczkę poczekacie, a raczej BB krem, ponieważ no, zrobimy sobie dzisiaj test całodniowy i taka właśnie błyszcząca, oślepiająca innych ludzi będę dzisiaj sobie chodzić. Słuchajcie, przede wszystkim jestem zakochana w pudrze i brązerze, a raczej w brązerze. Nie dość, że pachnie kawą. Zdecydowanie rozumiem, jeśli ktoś kocha zapach czekolady, bo ja kocham zapach kawy i ten produkt po prostu pachnie dla mnie obłędnie, a kolor ma wręcz idealny dla mnie do konturowania. Jeśli uda Wam się jeszcze, słuchajcie, upolować brązery w kremie, to Wam serdecznie polecam. I jeśli uda Wam się upolować te róże w kremie, to też polecam serdecznie. Ja osobiście jestem też zachwycona tym rozświetlaczem w żelu. On nadaje taki po prostu zdrowy blask skóry, ale jest to taka zdrowa tafla i tutaj nie ma drobinek. Jeśli chodzi o te cienie Moon Kissed, no to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę błyszczy się to jak po prostu petarda, ale przebił totalnie. No bo jak widzieliście, dawałam tutaj, mamy subtelny blask, oczywiście, który możemy budować, ale zdecydowanie no to srebro w kremie, to czy ja muszę coś mówić? No tutaj to jest po prostu tafla i metal. Nie każdy lubi tego typu efekt na powiekach. Mi się zachciało, po prostu wiecie, w trakcie dokładałam i może co dla niektórych będzie to przesada, ale szczerze, dzisiaj mam ochotę błyszczeć. Zdecydowanie bardzo uniwersalna również jest ta paletka cieni i moim dzisiejszym ulubieńcem jest eyeliner w pisaku, już go szukam. Przepięknie rysuje się nim kreskę, bardzo dobrze zrównoważona pigmentacja w końcówce pisaka, która bez żadnego dodatkowego nacisku pozwala nam zbudować przepiękną kreskę. No i nawet tutaj mam ten krwawiący taki, na to mówię, kącik oka, czyli łzawi mi, podołzawia, chociaż już czuję, że delikatnie przysycha. Przeważnie tak jest, że zaczyna od rana, a potem w ciągu dnia się uspokaja. No to muszę Wam powiedzieć, że tutaj nawet on się nie rozmazuje i nic nie musiałam poprawiać, więc mega jest trwały i bardzo fajny. Konturówki też warto na nie zwrócić uwagę. Ja szczerze powiem, jak spojrzałam, że tutaj jest taka różowa końcówka, mówię sobie, niekoniecznie moje tony, ja lubię ciepłe nudy. Ale muszę Wam powiedzieć, że pięknie wygląda na ustach. No tak, ja dzisiaj chciałam delikatniej wjechać w te usta. No i coś najpyszniejszego dla mnie. Ja jestem wielką fanką coli. Ogólnie, wiem, niezdrowy nawyk, ale jestem fanką coli. No i muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o ten błyszczyk do ust, on jest tak pyszny. Tak pyszny dla mnie, że ja się nie dziwię, że ludzie dokładają błyszczyka, żeby tylko poczuć ten smak. W ogóle widziałam chyba w Żabce, że jest czekolada wedla właśnie o smaku Coca-Coli i chyba muszę spróbować. Ciekawa jestem, jeśli będzie smakować ta czekolada tak jak ten błyszczyk, to będzie hit i petarda. Pozytywnie również zaskoczył mnie puder rozświetlający, ale dla mnie jest to bardziej rozświetlacz niż puder. Ma bardzo potężny blask. Naprawdę ma bardzo potężny blask i choć go tutaj troszeczkę tak, wiecie, zesłoczowałam. Ja i tak używam takich produktów głównie jako produktów rozświetlających. Nie wiem, czy odważyłabym się, żeby nałożyć go na całą twarz. Ja jestem człowiek por, tak? I już żeśmy rozmawiali na ten temat, że jeśli chodzi o mnie i o produkty takie bardzo mocno rozświetlające, szczególnie w mojej tutaj centralnej części twarzy, to trzeba to technicznie dobrze zbudować, żeby po prostu nie wyglądać jak spocona, co najmniej, albo umęczona życiem. Ale puder ten ma niesamowitą konsystencję. On jest jak taki krem, jest taki puszysty. No i ten blask spokojnie nada się według mojej oceny jako taki dzienny blask, jako taki po prostu dzienny rozświetlacz, chociaż uważam, że tafla jest potężna. No i jeszcze podsumowanie, zostawię sobie maskar. Zdecydowanie jak miałabym wybierać pomiędzy maskarami Sexy Flexi i 3D Effect
Omega Lashes wybieram Sexy Flexi. To wszystko w zależności od Waszych rzęs i jaką macie szczoteczkę. Jeśli szukacie maskary, która zbuduje Wam ogiętość rzęs, a macie długie swoje z natury, myślę, że się po prostu w tej zakochacie maskarze. Natomiast jeśli szukacie maskary, która nie dość, że zbuduje Was na objętości, to też delikatnie Was jeszcze uniesie i Was wydłuży, no to Sexy Flexi maskara. Pragnę zauważyć również, że choć ja nie używam takich rzeczy jak Space Base, czyli nie używam baz pod maskar, to ta pozytywnie mnie też zaskoczyła ze względu na to, że trochę nawet wydłużyła i spowodowała właśnie to wydłużenie. Nie mówię, że będę używać, ale wiedzcie, że taki produkt jest dostępny. No i co? Mam nadzieję, że pokusiłam Was trochę tymi nowościami. Ja zaraz zabieram Was do światła dziennego, żeby pokazać Wam, jak wygląda skóra. No i widzimy się w podsumowaniu końcowym. No to witam Was w świetle dziennym i zapraszam na chamskie zoomy. Tak to wszystko się prezentuje i widzimy się za 8 godzin na podsumowaniu. No dobra, piękni ludzie, witam Was po 8 godzinach z tym BB kremem i muszę powiedzieć to już na wstępie, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tym, jak się utrzymał. Nie znam drugiego takiego produktu, który aplikuję na twarz, jest mega kremowy, daje takie poczucie mega nawilżenia, ale tak ładnie się utrzymał na tej twarzy. Mimo wszystko, no tutaj dzisiaj miałam tak łzawiący ten zewnętrzny kącik. Starałam się w ogóle nie dotykać mojej twarzy, ale żeby nie być gołosłowną, zabieram Was bliżej. No tak się utrzymał. No już usta to jedzie. Wytarte 10 razy. Tak to wszystko wygląda po tej dobrej stronie mocy. Tutaj mam ten właśnie łzawiący kącik, jak możecie zauważyć. Tutaj na zmianach też się całkiem spoko utrzymał. A najbardziej zachwycają mnie chyba bruzdy mimiczne. No naprawdę bardzo ładnie, ładnie siedzi. Ładnie siedzi. Przyznam szczerze, że byłam nastawiona sceptycznie z powodu właśnie obecnego SPF-u, z powodu BB kremu. Zdecydowanie jestem wielką fanką podkładów, a nie BB kremów, ale tutaj muszę powiedzieć, że jest naprawdę super i nawet bardziej podoba mi się niż podkład, tak szczerze Wam mówię, dlatego że daje takie właśnie poczucie otulenia i wyrównania kolorystycznego. Mega Wam polecam, jeśli szukacie BB kremu, jesteście fankami BB kremu, na mojej mieszanej skórze bardzo ładnie się utrzymał. No powiem Wam szczerze, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, cieszę się, że to tak wyszło dzisiaj. Słuchajcie, pani w Żabce mnie zapytała po prostu, co mam na powiekach, co się tak błyszczy. Chyba pierwszy raz od nie wiem kiedy ktoś się mnie zapytał, zazwyczaj patrzył na mnie tak, o jak wchodzę tutaj u mnie na wsi, a dzisiaj zapyta się, ale ma pani piękny cień, co to takiego? No to mogłam powiedzieć. A jak już historia o Żabce, to mam jeszcze dla Was bonus. Zaszłam do tej Żabki, żeby Wam pokazać właśnie to. I spróbować z Wami na koniec. A co tam, jak się bawić, to się bawić. Słuchajcie, no mleczna czekolada o smaku coli ze strzelającym cukrem. Czy to się może udać? Wedel, to się może udać? Ej, ona naprawdę pachnie kolą. Tak wygląda. Dobra. Mój mózg walczy. Bo nie wie, czy to smak coli, czy czekolady. Jeszcze ten cukier. Nie wiem, czy to słychać. Smak dzieciństwa, normalnie strzelający cukier. Normalnie czuję, jak mi to strzela w głowie. Żeby nie było. Ona jest słodka. Dla większości będzie smakować. Tylko ten strzelający cukier w mojej buzi. Ja to czuję aż po prostu, jakby mi coś w głowie pękało. Dobra, tym wesołym akcentem żegnam Was. Pięknie Wam dziękuję dzisiaj za uwagę. I do następnego. Na zdrowie. Pa!